Serdecznie witamy wszystkich hodowców. 14 kwietnia 2018 roku w Galerii Ship Wilson podczas naszych wiosennego kiermaszu gołębi. Jednym z gołębi, który będzie tam licytowany, będzie gołąb, którego ksiądz Jerzy Kostosz trzyma teraz w dłoniach. On go nam tutaj za chwilkę może przedstawi. Proszę bardzo. Z tej racji, że są to młode gołębie, postanowiłem, co dzisiaj jest też modne, stworzyć takiego bisa, czyli naraz będą licytowane dwa gołębie. I to jest jeden z nich, gołąb płowy. Z katalogu mojego na 2018 rok jest to spary numer 1. A gołąb pochodzi z gołębia o numerze DV02098 z 14 roku 1342. To jest oryginał Ginterprange. Syn słynnego 520, który nie tylko miał 7 razy pierwszy konkurs, ale 4 razy drugi i 20 konkursów do 9 pozycji. I chcę powiedzieć, że z tego samczyka 14 roku ja już uhodowałem super gołębie, które mi się sprawdzają i w lotach młodych i starsze. I w innych hodowlach te gołębie również odnoszą sukcesy ich potomstwo. Jeszcze natomiast powiedzmy, bo gołąb ten ma jaki numer? To jest gołąb o numerze 7054. I obrączka 0268. 68, tak jest. Więc myślę, że już jest niemalże gotowy. Trudno powiedzieć, jak to się mówi, ale wydaje mi się, że no, może być samiczka. Dobrze, także bo mówiliśmy, że jest ojcem syn słynnego 520, a matką? 500, tak jest. A matką jest gołąb od Wernera Stellermana, specjalnie jak gdyby dokupiony przeze mnie w 16 roku z podobnej linii, tak można powiedzieć. Ja bardzo często z Prange też rozmawiam, w jaki sposób parować jego gołębie. I matką jest gołąb o numerze DV07237 z 16 roku 202. Natomiast to jest linia gołębi 802, czyli tego słynnego Eurostara 802, którego potem zakupił Stellerman. Natomiast od strony ojca do tej matki, natomiast na dole z kolei znowu pojawia się 520, czyli można powiedzieć, że matka jest wnuczką 520. Mamy tu ciekawe sparowanie syna 520 z wnuczką 520. Do tego ta linia 802. Tak to sparowałem po sugestii Gintera Prange i myślę, że ten gołąb w rozpłodzie powinien no, dawać dobry owoc. To jest jeden, teraz drugi gołąb, którego mamy. To jest gołąb też taki młodziutki. Pokażemy go też. Ksiądz Jerzy nam jeszcze może powie ten bis dokładnie, jak go on tutaj rozumie. To znaczy, ja rozumiem to prosto, ponieważ będą licytowane naraz dwa gołębie. Czyli jeden i drugi nie będzie. Tutaj z kolei muszę poszukać w katalogu, gdzie mamy tą parę. Przy okazji zobaczmy, jaki katalog. Ładny par rozpłodowych na 2018 rok. Tutaj hodowli Kostosz Żółkiewicz. Mamy pięknie opracowane i zdjęcia gołębi rodziców, jak również dokładne rodowody, jakie z danej pary występują. Tutaj mamy, tak. Numer tego gołębia jest? Numer gołębia jest PL0268 z 18 roku 7007. A to jest, można powiedzieć, bo wszystko wskazuje na to, że to będzie silny samczyk, brat mojego najlepszego młodego z zeszłego roku, który na olimpiadzie w Trenczynie zdobył złoty medal, który był najlepszym, miał na wystawie europejskiej, miał 3 razy pierwszy konkurs, raz czwarty i pochodzi ze sparowania syna Harley'a 2 od Rainera Putmana, natomiast matką jest samica także od Rainera Putmana o numerze 5. Chciałbym więcej powiedzieć na temat właśnie matki, ponieważ w najnowszym Putman Magazyn możemy przeczytać, że ojciec matki został wycofany do rozpłodu. Gołąb, który przez ostatnie 2 lata zdobył 23 konkursy na 23 wkładania, więc nie ma tutaj przypadku. I to pochodzi z linii gołębi i Prange, ale też na dole mamy super Dochmana. Także matkę, tak można powiedzieć, niestety ten młody nie uzyskał takiego koloru, jak miał ten jego brat, pełny brat.
w zeszłym roku, ale widać, że podał się na matce. Jest to naprawdę silny samczyk i myślę, że warty polecenia. Mam nadzieję, że też będzie dawał dobre owoce. To są młode gołębie. Ja chcę jeszcze wyraźnie zaznaczyć, żeby nie było też jakichś niedomówień. Gołębie są hodowane w osobnych boksach, czyli nie ma tu żadnej przypadkowości. Każda para jest w osobnym boksie i takie dwa gołębie chcę przeznaczyć na aukcję 14 kwietnia, która będzie w szybie Wilson w Katowicach, na którą również zapraszam. W internecie wystawimy te gołębia ze zdjęciami, tam rozpoczniemy w internecie licytację tych gołębi, a tam będziemy niejako kończyć, też żeby czasowo przyspieszyć. Po prostu też mamy świadomie tą mniejszą ilość gołębi, żeby też ta aukcja się nie przeciągała na kilka godzin. Jeszcze tutaj chciałbym tylko zaznaczyć, że żebyśmy dokładnie wiedzieli, że to jest 100% praktycznie Rainer Pittman, pełny brat tego gołębia, który wtedy tam osiągnął bardzo dobrą cenę, taką wysoką miał, bo było duże zainteresowanie było tym gołębiem, a on miał przecież piękny koeficjent 0,89, tak? Tak, tak. To był naprawdę super wynik i tak jak ksiądz Jerzy powiedział, zdobył złoty medal na europejskiej wystawie gołębi tam w Trenczynie. I tu raczej wszystko wskazuje na to, że będzie to samczyk, więc jest mocniej. Czyli mamy tego płowego i tego drugiego gołąbka. I razem będą bez takie bis po prostu. Z tej racji, że są to młode gołębie, to niech to będzie taka dodatkowa atrakcja. Także dziękujemy bardzo i zapraszamy wszystkich. Wiosenny kiermasz gołębi, Galeria Ship Wilson 14 kwietnia. Do zobaczenia. Dobry lot.